Anna Szczepańska, Zielona Terapia. Jesteśmy dzisiaj tutaj na święcie organizacji pozarządowych. Reprezentujemy Zieloną Terapię, która propaguje hortiterapię, czyli terapię ogrodniczą, czyli oddziaływanie poprzez zmysły, rośliny na odbiorców, różnych odbiorców. Czy to robiliśmy projekt koncepcyjny dla zakładu opiekuńczo-leczniczego, czy ogrody prywatne, czyli relaksacyjne, czyli łączy nas idea tego oddziaływania poprzez przyrodę, poprzez rośliny, ukierunkowane na ekologię i to wszystko ma na nas oddziaływać pozytywnie. Bardzo jesteśmy ukierunkowani na dzieci, po to, żeby tą ideę i tą ekologię, tą przyrodę od najmłodszych lat wprowadzać. Ostatnio organizowaliśmy warsztaty w przedszkolu, gdzie sialiśmy natkę pietruszki, po to, żeby właśnie dzieci tą natkę później podlewały, widziały jak ona rośnie, żeby nabierały szacunku, odpowiedzialności do roślin i takiego zjednania z przyrodą. I siejmy, sadźmy, próbujmy, dotykajmy, wąchajmy i tak dalej, obcujmy z tą przyrodą.